Wróciłam z Lidla. Jestem padnięta, bo jest tak gorąco. Ale kupiłam sobie ładne kwiatki. Także chociaż tyle. Oczywiście zdążyłam się już przebrać, bo pierwsze co zrobiłam, jak przyszłam, to się przebrałam, bo jest w kurcze gorąco, po prostu strasznie. Zrobiłam w Lidlu małe zakupy, poszłam tak naprawdę tylko po croissanty, a wróciłam jeszcze z innymi rzeczami. Z chlebem dostałam, stwierdziłam, że o, kupiłam sobie czerwoną kapustę, taką piękną dymkę i wstąpiłam jeszcze do Action i w Action kupiłam taki piękny notesik, on jest prześliczny. Jest taki piękny niebieski. I w Lidlu kupiłam, tak jak wspominałam, sobie jeszcze goździki. Uwielbiam goździki. I kupiłam sobie od razu też do tego wazon Action, bo w sumie nie mamy tutaj za bardzo wazonów, a ten jest taki prosty, ładny. I stwierdziłam, że go kupię. No. Teraz muszę ogarnąć, bo mam straszny syf za sobą w kuchni. Masakra. Ale jak ogarnę, to biorę się za śniadanie. Wstałam późno, zrobiłam trening, umyłam się, wyszłam i teraz znowu jestem mokra przez to, jak jest gorąco. Ale git, że kupiłam to, co chciałam. Biorę się za ogarnianie tego syfu, który jest za mną. Wazonu i z kwiatków, że kupiłam. Są śliczne. Zastanawiałam się, czy nie kupić jeszcze białych, ale stwierdziłam, że tyle wystarczy. Teraz muszę to posprzątać. Ogólnie posprzątać, ale od razu mi lepiej, jak mam kwiatki w domu. Ja raczej rzadko kupuję sobie kwiatki. Czy nie wiem, czy Arek mi rzadko kupuje kwiaty? Dlaczego my sobie same nie możemy kupować kwiatów? Przecież... Dlaczego? Dlaczego wymagamy od mężczyzn, żeby kupowali nam kwiaty? Przecież my równie dobrze też możemy sobie same kupić kwiaty. I w czym jest problem? Więc ja sobie sama kupuję kwiaty, kiedy mam ochotę i kiedy zobaczę jakieś ładne kwiaty. Najczęściej kupuję w Lidlu, raczej nie chodzę do kwiaciarni. Ale mam moje guziki i się mega cieszę. Trzeba poczekać, aż przestaną hałasować. Boże drogi. Trzeba romantyzować. Nie no, to jest jakiś pieprzony żart. Trochę lepiej. Trzeba romantyzować sobie życie. Romantyzujmy to życie. Pamiętajmy o tym, żeby wyjść gdzieś. Na przykład ja dzisiaj szłam do tego Lidla i miałam takie, jest tak świetna pogoda. Gdybym miała przy sobie książkę i gdybym wzięła sobie coś do jedzenia, poszłabym do parku, usiadłabym sobie w parku i zjadła w parku. Romantyzujmy sobie życie, na przykład właśnie kupujmy sobie kwiaty, spędzajmy czas same ze sobą. To jest bardzo ważne, a dużo z nas o tym zapomina, poza tym trzeba się też tego nauczyć. Ja też tego nie umiem tak do końca jeszcze robić i też pracuję nad tym, żeby romantyzować swoje życie, żeby spędzać więcej czasu sama ze sobą. Kupiłam sobie też, mam mnóstwo zeszytów, ale on jest tak piękny. I kupiłam sobie właśnie też ten zeszyt po to, żeby móc sobie zapisywać różne rzeczy,
jest taki, o, jeszcze ma serduszko, cute. Więc będę sobie tutaj zapisywała swoje różne przemyślenia, myślę, że to jest fajna sprawa. Potrzebuję czegoś takiego, myślę, że tutaj też zabrę jakieś swoje manifestacje i tak dalej. Bo chcę to zacząć spisywać, bo ja bardzo często myślę o tym, ale tego nie piszę, więc... No. Jestem zadowolona z tych kwiatów i taka mała rzecz. Jestem, w ogóle mnóstwo tu wala się tych łodyżek i tych listków, które obrywałam, ale tak mała rzecz może sprawić tyle radości. Po prostu kupienie kwiatów. Pamiętajmy o tym, dziewczyny, no. Romantyzujmy sobie życie. Romantyzujmy sobie życie. Potrzebowała awokado, dymkę, mix sałat, a tutaj sobie, to będzie z bekonem, a tutaj sobie zrobimy z twarożkiem i z borówkami tego drugiego. Bardzo późne śniadanie. A tak wygląda cała oprawa graficzna, jak cykałam foty na Instagrama. Mega pinterestowo. O to mi właśnie chodziło. Mniam. I oczywiście nie można zapominać o suplementacji. Ja biorę witaminę D i magnez z witaminą B6. Zawsze. Do każdego śniadanka i kupiłam sobie jeszcze kolagen, ale to też Wam opowiem Wam może później, bo teraz muszę się wreszcie zabrać za jedzenie. I jak coś, ta torba z Biedronki tutaj jest kota, ona sobie nie leży tak po prostu. Musimy teraz jeszcze tego spróbować, zrobić taste test. Oczywiście dawno wystygło, w sensie ten bekon. Kurde. I to jest naprawdę dobre. No. To jest naprawdę dobre. Ten słodki croissant. Sok cytryny, którym polałam awokado i bekon słony. Naprawdę miam. Trochę pomieszamy, ale spróbuję teraz tego z borówkami. Zajebiście dobre. Polałam to syropem klonowym. I to był świetny pomysł. Ten serek się zrobił słodki i to wszystko świetnie ze sobą gra. Ale sobie zrobiłam pyszne śniadanie. Co prawda jem je o 14.30 chyba, czy tam 15. Ale to nieistotne, jest przepyszne. Dwa to za mało, ja chcę więcej. Mega mniam. I włączyłam sobie właśnie Perswazję na Netflixie. Zobaczymy. Podobno dobry film. I zabieram się za jedzenie, Boże, ale to jest dobre. Naprawdę, ja chcę więcej.